Witam, tu Esteros, pasjonaci Szczęścia TV. Odcinek poświęcony medytacji metodą połączenie, którą to medytację już w najbliższym czasie udostępnię na YouTube. Uczę też tej medytacji bezpośrednio na warsztatach. Opowiem o tej metodzie połączenie, jak ona powstała, czemu służy, po co ją stosujemy i kilka takich uwag technicznych, Odnośnie stosowania. Metoda połączenia, tak ją nazwałem, taki przyszedł mi pomysł, żeby zobrazować to w ten sposób, ponieważ ona dokładnie, ta medytacja temu służy, aby nawiązać połączenie no, ze świadomością zbiorową, ze źródłem, z umysłem Boga, bo to tak można nazwać. Yy, więc służy ona, tak naprawdę przeżyciu transcendencji, ponieważ człowiek, który wchodzi w stan takiej wewnętrznej medytacji, kontemplacji źródła tego umysłu Boga, doświadcza transcendencji. Dlatego uważam, że ta transcendencja dzięki tej metodzie będzie w tej chwili możliwa dosłownie dla każdego człowieka, który tylko zechce spróbować, jak to działa. Ta medytacja jest Procesem aktywnym, czyli tutaj, dzięki temu, że wchodzimy w stan relaksu ciała, ale nie tak jak w hipnozie, że jesteśmy pozbawieni świadomości, tutaj mamy cały czas ciągłość świadomości. Wszystko, co się dzieje w tej medytacji, zapisujemy na twardym dysku, czyli pamiętamy to, co się dzieje. Jest to proces aktywny, czyli my tam cały czas prowadzimy proces twórczy. Aktywny, twórczy, Przeżywamy różne rzeczy, to, tego trzeba tak naprawdę doświadczyć, żeby wiedzieć do końca, o czym mówię. Ważne jest to, że jest to proces trwały, czyli że jak już ktoś nauczy się tej metody, już, a już w ogóle jak ją robi samodzielnie, bez, bez mojego prowadzenia, to będzie do tego wracał, będzie to robił, bo zauważy, że to, co się dzieje w jego wnętrzu, ma przełożenie później na świat zewnętrzny, bo to jest wedle tej zasady. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Czyli my wchodząc w źródło w tą, ten stan transcendencji, połączenia się z tym, a szczególnie z tą świadomością zbiorową, my uzyskujemy to połączenie, dzięki któremu no, życie nabierze, nabiera, nabierze, na pewno głębi będziemy dostrzegać, jakby mówimy to, że prawdziwą rzeczywistość, nie tą iluzoryczną, nie te pewne. Yy, no jak to nazwać, programy czy te iluzje, które oglądamy, tylko my dostrzegamy prawdziwą rzeczywistość, doskonałość w stworzeniu, w zamyśle Boga, że ten świat rzeczywiście jest doskonały i przez pryzmat ten nabierzemy zaufania i będzie to trwałe. Czyli później już będziemy żyć zsynchronizowany z, z tym polem źródła, co oczywiście ma szerokie przełożenie na jakość, na przyciąganie. Na przyciąganie, na tworzenie w swoim wnętrzu tych pozytywnych wartości uczuciowych, jak miłość, spokój, szczęście, twórczość i różne takie pozytywne wartości, do których dostęp uzyskujemy dzięki wejściu w stan połączenia. Pragnę jeszcze tutaj dodać taką uwagę, czym się różni ta medytacja od tych medytacji wschodnich, czy ogólnie do takich, takich modnych medytacji, które polegają głównie na wejściu w stan relaksu i takiej kontemplacji. Ja nazywam, że to są medytacje bierne, kiedy tylko obserwujemy. Tutaj w połączeniu mamy proces aktywny, co już podkreślam, bo cały czas jesteśmy świadomi i działamy, i my tworzymy, wchodzimy w ten obraz wewnętrzny, Obraz oczywiście tego, co się później dzieje w świecie zewnętrznym, i uczymy się wpływać na obraz, który obserwujemy później w świecie zewnętrznym. Co do genezy, jak, skąd w ogóle ta metoda? No ona powstała dosłownie w mojej głowie i to przez wiele, naprawdę ponad 15 lat, kiedy w młodym wieku no przebudziłem się w jakiś sposób taki spontaniczny, bo miałem takie stany, których nie rozumiałem, stany duchowe, już nie mówiąc o takich doświadczeniach bliskich bliski śmierci, ale stany takie, kiedy gdzieś tam moja świadomość dotykała, co teraz już wiem po latach, że tak zwanej nirwany, wtedy tego nie wiedziałem, nikt mi o tym nie powiedział, a jak się pytałem kogoś, no to patrzyli się na mnie, no wiadomo, jak to się patrzą ludzie na kogoś, kto doświadcza czegoś innego, ale ja tego doświadczałem, szukałem, odpowiedzi jakby na to, co się dzieje ze mną i zacząłem się interesować literaturą z psychologii, no z historii, yy, socjologii, różnych, różnym, parapsychologia mnie bardzo interesowała, zresztą też zacząłem yy, w wieku 20 lat studiować parapsychologię, to mnie najbardziej pociągało i tam uczestniczyłem w różnych kursach też hipnozy, autohipnozy, w kursie silwy między innymi, doskonalenia umysłu, takich różnych no, poznawałem te sposoby na pracę w swoim wnętrzu, a w międzyczasie też no, studiowałem i szukałem odpowiedzi na pytanie, co się dzieje ze mną, czego w końcu, jak się dowiedziałem, no to też zmieniło moje życie, jakby nabrałem pewności siebie, żeby iść w tą stronę. No i tak przez kolejne, kolejne lata łączyłem, tworzyłem taką syntezę tych różnych metod, żeby stworzyć no, uważam, taką uniwersalną. Uniwersalny proces możliwy dla każdego, dzięki któremu doświadczy ten, kto to wybierze, transcendencji, i uważam, że to jest bardzo ważne. Więc geneza jest w zasadzie prosta: no, powstało to we mnie, ale oczywiście bazowałem na, na dziesiątkach twórców różnych metod. Jak ona działa, to, to trzeba sprawdzić. To Będę podkreślał, że tutaj nie na zasadzie, że ja coś opowiem i ktoś tylko przez opowiedzenie będzie wiedział, o czym ja mówię. Trzeba wejść, doświadczyć i wtedy ewentualnie to ocenić. Ważnym punktem tej medytacji, tej metody jest to, że ona jest przystosowana do naszych zachodnioeuropejskich, do tej cywilizacji, w której my żyjemy, w której się urodziliśmy, ponieważ ona, system edukacji i to, jak ona w ogóle funkcjonuje, wszystkich relacji społecznych i to zarówno tych w rodzinach, jak i takich makro, to jest, my jesteśmy lewo-półkulowi. Tak jest to, jest ona stymulowana od małych dzieci. No, taka jest jakby rola, czy no, taka jest natura, taka jest natura naszej cywilizacji, której, środowiska, w którym my mieszkamy, i ta metoda jest przystosowana dzięki temu, że jest, tak jak mówiłem, to proces aktywny do tego, że my. No, dlatego te wschodnie często medytacje są dla nas bardzo trudne i my nie do końca się w nich odkrywamy, ponieważ. Ta bierność, to taka, takie poddanie się jest nam, przychodzi nam z trudnością, no bo lubimy, znaczy lubimy, no tak jesteśmy wychowani, że pozostajemy w tej lewej półkuli. A kiedy my wchodzimy w podobny stan medytacji, ale cały czas świadomość jest zachowana, z tym, z tym dodatkiem autohipnozy, czyli procesu autoprowadzenia się, jest to dla nas bardziej twórcze i transcendentne. Tak jak już powiedziałem, metoda służy nastrajaniu się na częstotliwość źródła. Na ja bym nawet powiedział często coś harmonii, raju, no Boga, tak naprawdę umysłu Boga, z którym my tak naprawdę jesteśmy połączeni z pozycji jednostki poprzez świadomość zbiorową, i no, tam dalej jest już całość tego wszystkiego stworzenia. Poza czasem jest po drodze ta świadomość zbiorowa, i my wchodząc w tą swoją indywidualną matrycę, łączymy się ze świadomością zbiorową, a później z umysłem Boga. To jest podobnie tak jak z radioodbiornikiem i ze stacją nadawczą. Taka metafora mi tu przyszła na myśl, że stacja wysyła sygnał i mamy radio. I kiedy my wysyłamy z tego radia sygnał na, na tych samych częstotliwościach, na tych samych falach, to dzięki temu, że one się nakładają, dochodzi do rezonansu i ten odbiornik, no słyszymy w odbiorniku to, co nadaje stacja. Tu w tym procesie jest bardzo podobnie, czyli my nasze indywidualne Istnienie, nasze indywidualne ja, świadomość naszą, nastrajamy na tą częstotliwość, która wypływa ze źródła. Z tym, że tutaj ten proces jest jeszcze głębszy dzięki temu, że jak my się dostroimy, to my się stajemy też nadajnikiem. Jakby jednocześnie odbieramy sygnał, czyli słyszymy, potrafimy korzystać z tej świadomości, ale my też zaczynamy jakby dzielić, mnożyć się tym. Co, co tam uzyskujemy, co się tam dzieje i dzięki temu my wzmacniamy ten sygnał. I, i też może taka rola tej medytacji w społeczeństwie czy, czy wśród ludzi, że czym więcej jednostek się będzie nastrajać, tym więcej będzie ty, te, ten sygnał źródła będzie mocniejszy na ziemi. Ja głęboko w to wierzę, że taka jest, jest właśnie rola tej medytacji, żeby to zrobić, żeby nastrajać ludzi na częstotliwość źródła i dzięki temu sygnał będzie coraz mocniejszy i przełamujemy te. Tą to, to, to zasłonę iluzji, którą ja już tak uważam, że mam za sobą, i osoby uczestniczące w szkoleniach, które prowadziłem, czy w jakiś inny sposób, które skorzystały z metody połączenia, one to potwierdzają, że ich życie ulega transformacji dzięki transcendencji. Bo ja uważam, że doświadczenie człowieka transcendencji w życiu jest takim aktem nawrócenia właśnie na sposób funkcjonowania harmoniczny. Zrównoważony z tą, zestrojony z tą czakrą serca, z, z tą drogą serca, z miłością uniwersalną. Bo ta transcendencja w tym stanie, ona jest dosłownie fizyczna. My ją zmysłami, tymi naszymi zewnętrznymi doświadczamy. Takich, takich przeżyć tam w środku siebie, takich namacalnych, dzięki którym no, wszystko się rozszerza. I to jest, to jest najważniejsze, że to jest namacalne, ta transcendencja jest czymś fizycznym. Nie, i to jest też bardzo ważne, że bez, je, robimy to w trzeźwości. Bez żadnych stymulatorów, czy no właśnie w postaci jakichś nie my, narkotyków, czy to w, nie ma czegoś takiego. Jest, jesteśmy trzeźwi, jak najbardziej y, aktywni, a dzięki temu, że jesteśmy trzeźwi i nasz umysł jest naprawdę świadomy, my, dotykając tego źródła, poznajemy sens stworzenia, nadajemy swojemu jednostkowemu życiu, dzięki temu cel sens jak i, i to wszystko wszystko powoduje, że wzrastamy, że wzrasta nasz umysł, ciało i dusza. I to jest kolejny punkt, o którym chcę powiedzieć, co my uzyskujemy dzięki temu, że wybraliśmy, że dokonaliśmy takiego aktu wyboru, że ok, idę w stronę transcendencji, czyli też to jest ważne w tym, że nie jest to jakieś takie spontaniczne, że nam się po prostu przytrafiło bo wielu ludzi przeżywa takie akty nawrócenia spontaniczne, czy spowodowane jakimiś takimi, no często negatywnymi zażeniami w życiu. My to wybieramy, jesteśmy świadomi i o idziemy, jest taka metoda, stosujemy. I co my dzięki temu uzyskujemy? I to jest bardzo fajne, że ona działa na każdej przestrzeni naszego istnienia, czyli na ciało, umysł i duszę. Bo na przestrzeni ciała co się dzieje? Relaksujemy się, to jest bardzo ważne. Komórki ulegają Zestrojeniu się z tą optymalną częstotliwością źródła. Dzięki temu na poziomie fizycznym, tutaj mówię, one dobrze się odżywiają, ciało jest dotlenione, ciało jest dobrze odżywione. Najprościej to ująć w taki sposób, że wzrasta na, w naszym jestestwie energia zdrowia, tego organu, te ci. Dzięki temu wzrastamy fizycznie, ale w sposób nie, że, ro, że rośniemy, tylko zdrowie, wzrasta w nas energia zdrowia. Na poziomie umysłu. Dzieją się też bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ dzięki tej, temu połączeniu się, i to jest chyba najważniejsze, że oprócz tego, że no wzrastamy, że się uspokajamy, że zaczynamy dostrzegać tą doskonałość, dzięki temu, że dostrajamy się do świadomości zbiorowej, nasz umysł staje się twórczy. I to bardzo, ponieważ wyobraźcie sobie, i to jest coś niesamowitego, jakbyście mogli yy, przeczytać wszystkie książki na Ziemi, yy, napisać wszystkie książki na Ziemi taka metafora, ale dosłownie skorzystać z doświadczenia każdego człowieka obecnie żyjącego, bo oczywiście czym głębiej będziemy wchodzić w źródło, tym się okaże, że będziemy dochodzić do doświadczeń i wiedzy, która jest zapisana w przeszłości to dalekie, i w przyszłości, ale to już jest bardziej proces skomplikowany, bo aczkolwiek dostępny poprzez długą pracę z, tym, z tą metodą. Ale najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Dzięki czerpaniu tego, tych doświadczeń, tej mądrości, bo chodzi o to, że umysł łączy się z mądrością Źródła i co się dzieje? Właśnie jesteśmy twórczy. Nie ma problemu, których nie potrafimy rozwiązać. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, patrzymy się na to z dystansem i z tą mądrością, ponieważ nasz umysł jest na tyle dojrzały, że znamy to prawo samodzielności, że radzimy sobie w życiu z, z wszystkimi no, z sytuacjami, z różnymi i jesteśmy też twórczy, aktywni, no i właśnie chcemy świadomie wzmacniać ten sygnał. Harmonii, który jest zapisany w źródle. I to jest bardzo ważne. I warto jeszcze podkreślić przy umyśle, że no, tak jak na poziomie fizycznym wzrasta z nas energia zdrowia, tak na poziomie tym umysłu energetycznym wzrasta z nas zdrowie psychiczne, czyli jesteśmy bardziej odporni, spokojni, doświadczamy coraz więcej stanów radości, szczęścia, tej harmonii. No i oczywiście co jest też bardzo ważne, kiedy zestrajamy się za świadomością, zmienia się komunikacja z, z najbliższymi, też z innymi ludźmi. Zaczynamy akceptować, to, zaczynamy kochać życie poprzez swoje życie, ich życie i tak to się kręci. A na poziomie duszy doświadczamy, czyli tam już takim głębokim wewnętrznym yy, przychodzi, znaczy, no, tak to najprościej powiem, że miłość, doświadczamy miłości, stanu pełnej akceptacji, pełnej doskonałości. Kochamy siebie, kochamy innych ludzi. W ten sposób ta energia źródlana, jak ona się jak w ten sposób się rozlewa z nas, to do nas wraca, bo trzeba o tym jednym prawie pamiętać, że doświadczamy to, tego, co wysyłamy, czyli wdech i wydech. Więc jeżeli wydychamy z siebie tą miłość, to ją też zasysamy na poziomie ducha. Oczywiście możemy wybierać później, jak chcemy to objawić, bo to też możemy i przecież na planie materialnym czy umysłowym, poprzez komunikację, ale ten spokój duchowy, ta jedność, poczucie tej jedności jest naprawdę czymś wyjątkowym, i, i, i to, jest, to jest może cały sekret tej metody. Yy, oprócz transcendencji i, i, i tej, tej aktywności, tej twórczości, czyli wpływania na obraz, yy, tak jak, czyli jak kiedy stajemy przed lustrem, to nie, nie próbujemy na kształtować. Odbicia, tylko wiemy, że jak poruszamy obrazem, to się wtedy wszystko dostraja. Tak samo jest w tej metodzie, więc możemy z tego skorzystać i doświadczać. Ja uważam, że raju na Ziemi, bo to jest możliwe, bo jak ja wierzę, że jest tylko teraźniejszość, przeszłość jest mądrością zapisana, zapisaną w nas, a przyszłość jest. No, jakby nieskończoną ilością możliwości, której my jako indywidualne byty i jako też całość będziemy doświadczać w zależności od tego, jak będziemy, z jakimi częstotliwościami będziemy się zestrajać. To jest proste, już o tym wiele razy mówiłem. Kiedy się zestrajamy z niskimi wibracjami strachu, nienawiści, zazdrości, to my, ta przyszłość nasza płynie w takim kierunku. A kiedy zestrajamy się z, z tym źródłem, z tą harmonią, z miłością, z Bogiem dosłownie tak powiedział, to my płyniemy Kierunku i to jest w zasadzie bardzo proste. Także jak widzicie, dzięki metodzie połączeniem w sposób fizyczny, namacalny dotykamy, tak jak się nam, z perspektywy, kiedy jeszcze nie dotykamy ukrytej rzeczywistości, świat, światłości, no nie wiem, miłości tego umysłu Boga. I no, uważam, że w ten sposób sprzyjamy ewolucji, nie tylko swojej, ale też ewolucji ludzkiej, której celem jest. No, tak jak ja to wierzę, jak wiecie, doświadczanie miłości na ziemi, i to jest taki najwyższy, najszczytniejszy cel, może tego, że ta metoda, no, ona już jest, uważam, dopracowana przeze mnie w stu procentach, taki, że dzielę się nią i jak ktoś jest zainteresowany, to tej transcendencji doświadczy. Co do wskazówek, takich już bardziej, wskazówek odnośnie jak już zaczniecie. Pracować z tą metodą. Jest takich kilka uwag, którymi się chciałem podzielić. Ważne jest to, żeby być w dobrej kondycji i psychicznej, i fizycznej, czyli mieć duży komfort dla ciała, wiedzieć, że nikt nam nie będzie przeszkadzał wtedy, czyli najlepiej wyłączyć telefon. Wygodna, zalecam siedzącą pozycję. Może być leżąca, ale w leżącej z reguły. Znaczy, no można zasypiać. Z reguły się będzie zasypiać. Jak siedzimy, to ten kręgosłup jest prosty i jest inny przepływ jest inny przepływ informacji, dlatego zaleca się siedzącą pozycję komfort, czyli jak najlepsza pozycja no wiadomo, dobrze by było też przewietrzyć pomieszczenie, w którym to robimy, żeby, żeby te podstawowe składniki naszej świadomości, jak powietrze, no też energia, żeby być najedzonym Wyspanym, napić się wody, tak, żeby komfort był zapewniony na te przynajmniej pół godziny, godzinkę, by móc popracować w swoim wnętrzu. Kolejną wskazówką jest to, że kiedy zaczynamy już ten proces, jak prowadzę na początku, później sami, jak się nauczycie, że kiedy przepuszczacie tą energię relaksu ciała fizycznego, w momentach jak ja wymieniam części ciała, że można, może nie trzeba, ale można, żeby dla wzmocnienia efektu relaksu lekko napiąć. Więc kiedy na przykład mówię przedramiona, to lekko napiąć te mięśnie. Kiedy na przykład mówimy, nie wiem, policzki, tak, to w jakiś sposób tutaj zacisnąć i każdą część tak samo. że Wtedy nie trzeba tego robić, ale wzmocnimy efekt relaksu ciała. Yy, co jeszcze? No, pamiętać o tym, że moje lekcje, te, które udostępniam, one są dzieleniem się metodą. Jak poznacie to, to ja jak najbardziej chcę Was Motywować do samodzielności, czyli, że jak zrobicie coś, nie wiem, pięć razy czy 10 razy, albo nawet raz tylko i poznacie schemat, to później zróbcie to sami, już bez mojego głosu, bez prowadzenia, wprowadźcie się i, i też wymyślajcie, kreujcie w tym świecie wewnętrznym dużo więcej rzeczy niż ja Wam pokażę. Nagram myślę, że na pewno kilkanaście może nawet różnych odcinków, których będę pokazywał, co tam można robić, jak działać, ale bardzo ważne dążenie do samodzielności, bo tu jest też taka moja ciekawa uwaga, że ta metoda połączenia, ona jest tak jak dobra książka, taka dobra książka, ale taka nawet jakaś magiczna książka, która każdy ją czyta, ale za każdym razem kończy się inaczej. Jakby nie, że się kończy, tylko trwa inaczej. I to jest, rozwija się inaczej, czyli jakby wstęp jest uniwersalny, a później już każdy, w zależności od swojego stanu wewnętrznego, zewnętrznego, będzie inaczej, całkowicie, jakby inną drogą szedł. I to jest też super w tej, w tej metodzie, że ona jest taka uniwersalna, samo wprowadzenie, a później już można robić. No, to już trzeba tego dotknąć. No, także jak już wejdziecie, jak już wejdziecie w stan połączenia, bo on się zaczyna w momencie, kiedy już relaksujemy ciało i przenosimy się na tą, ja to nazywam, łąkę życia, która reprezentuje jakby tą naszą czakrę, serca, moc życia, to stworzyć trzeba sobie tam to miejsce, ja to nazywam miejsce startowe, żeby za każdym razem wejść w to miejsce startowe, później już oczywiście można sobie chodzić gdzie się chce, ale żeby miejsce startowe jakby określa ten, to zejście nasze do... Yy, znaczy, wejście w stan połączenia z czakrą serca, poprzez którą łączymy się z jednością, yy, świadomością zbiorową, z własną też wolą, bo też jest, yy, to jest ważne w tej metodzie, że z jednej strony korzystając ze świadomości zbiorowej, mamy wolę swoją, co my chcemy stamtąd uzyskać, co my tam dołożymy, yy, wykorzystamy, czyli wola jest zespolona ze świadomością i z aktem twórczym, czyli tworzeniem. Yy, Super świata, no, super no, utopii, o której y, marzy chyba każdy z nas, a szczególnie ktoś, kto ogląda pasjonację szczęścia TV i, i jest Rosa, który takie rzeczy, y, może nawet y, rewolucyjne, czy jakieś takie nie wiem, zwariowane y, opowiada o tym świecie, ale to taka natura, chyba, ludzi, którzy synchronizują się ze źródłem, że są troszkę przezotoczeni, no tak z przymrużeniem oka traktowani, ale tak naprawdę jest całkowicie odwrotnie, bo człowiek, który się zespoli z tym, no nie ma żadnych problemów, doświadcza obfitości i to na każdej, na każdym poziomie życia, czyli na fizycznym, na umysłowym, na tym duchowym, doświadcza obfitości materialnej, intelektualnej i obfitości miłości i w zasadzie mnie to dziwi, że się dziwią ludzie mi to dziwi, że nie wybierają ludzie takiego sposobu życia, bo on jest w zasadzie oczywisty. To jest uważam prawdziwy, prawdziwy monoteizm czy tam monistyczna koncepcja świata, że jest tylko jeden i z tym jak się człowiek zestroi, to prawda jest jedna, chociaż każdy z nas się patrzy na nią z innej strony i widzi co innego, ale jakby to źródło jest jedno wspólne, z którym jesteśmy połączeni, uważam przez centrum nasze to centrum jakby wszechświata, mamy w swoich sercach i tam jesteśmy połączeni. I kiedy potrafimy swoje ja sprowadzać do tego stanu, no to patrzymy się inaczej na swoje życie, życie wszystkich innych naokoło, bo wiemy też, że oni są z nami połączeni, tak jak my połączeni jesteśmy no z Bogiem, bo to jest słowo, może, może jest teraz używane na różny sposób przez religię, manipulowane, ale. Myślę, że większość z nas wie, że Bóg to jest wszystko i jest wszystkim i, i przez nas się przejawia. Jesteśmy częścią, jesteśmy częścią i, i przejawia się przez nas, więc po, jak, jak człowiek zrozumie, po co został jakby powołany, czy jakby po co sam powołał się do istnienia, czyli jakby, żeby, żeby, jak zrozumie ten sens, no nie cel, tylko sens w istnieniu i, 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 i zrozumie, że warto iść Umożliwiać temu celowi się realizować, to zobaczcie, że wszystko do niego przyjdzie. Wszystko. To jest właśnie to. Dzięki połączeniu. My w źródle mamy wszystko, co jest nam potrzebne do szczęśliwej, podkreślam, szczęśliwej egzystencji, szczęśliwego życia. Także wszystkiego dobrego i wchodźcie na pasjonacjach. Szczęścia będą po kolei udostępniane lekcje, kolejne lekcje, metody połączenia. Pozdrawiam.